Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Ja nazywam się Joanna Gałuszka-Szarzyńska i od ponad 20 lat pracuję w branży AGD. Dlatego możecie mieć pewność, że znam się na produktach, jakie Wam prezentuję. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać przepiękną lodówkę marki Haier z rodziny French Doorów. Ta lodówka nie tylko świetnie wygląda, ale jest też niezwykle pojemna i ma cały szereg ciekawych technologii, które gwarantują, że produkty w niej przechowywane zachowują swoją świeżość na dłużej. Jeżeli interesuje Was taki właśnie produkt, to gorąco zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. A jeżeli jest wśród nas ktoś, kto po raz pierwszy ogląda Panią AGD, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Gwarantuję Wam, że co tydzień zobaczycie coś ciekawego z branży AGD. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od tego, że marka Haier oferuje bardzo wiele French Doorów. Ten model ma szerokość 70 cm, ale Haier ma jeszcze w swojej ofercie modele o szerokości 83 i 100 cm. Co jest cechą charakterystyczną dla takiego French Doora? Że część chłodząca jest ukryta za dwuskrzydłowymi drzwiami. Natomiast w dolnej części lodówki jest oczywiście zamrażarka, ale w postaci innowacyjnej konstrukcji, a mianowicie dwóch szuflad. Taka konstrukcja sprawia, że nie tylko produkty są łatwo dostępne i świetnie widoczne, ale również przyczynia się do tego, że lodówka zużywa do 30% mniej energii, aniżeli lodówka dwudrzwiowa. Ta oszczędność wynika z tego, że w tradycyjnej lodówce, żeby wyciągnąć coś z zamrażarki, musimy najpierw otworzyć jedne drzwi, potem wyciągamy kolejne szuflady w poszukiwaniu mrożonki i zanim ją znajdziemy, to już w zamrażarce na tyle wzrośnie temperatura, że po jej zamknięciu musi naprawdę lodówka intensywnie pracować, żeby wyrównać różnicę temperatur. A w tej lodówce otwieramy tylko małą część zamrażarki i dzięki temu, że wszystko jest świetnie widoczne, od razu wyciągamy produkt, którego potrzebujemy, zamykamy drzwi zamrażarki, zanim temperatura wewnątrz zdąży wzrosnąć. Zanim przedstawię Wam wnętrze tej lodówki i kilka danych technicznych, szerokość tego modelu to 70 cm, głębokość 67,5 cm, a wysokość to 200 cm. Klasa energetyczna tej lodówki to E, zużywa w ciągu roku 302 kWh, a głośność tego modelu to tylko 37 dB. Tak cichą pracę i niskie zużycie energetyczne gwarantuje sprężarka inwerterowa, na którą marka Haier udziela aż 15-letniej gwarancji. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale kolor tej lodówki jest wyjątkowo piękny. To jest taki matowy grafit, który ma też taką szczotkowaną strukturę, dzięki czemu nie zostają na tej lodówce żadne odciski palców, co na pewno w domach, gdzie są dzieci, jest szczególnie ważne. To jest oczywiście lodówka w technologii Total No Frost, także nie musimy się obawiać ani o szron, czy o lód gromadzący się w zamrażarce. Poza tym mamy tutaj taki specjalny zawór świeżości, który nazywa się Fresher Shield i jest na tyłach zamrażarki, który nie dopuszcza do przedostawania się ciepłego powietrza do zamrażarki podczas ciągłego procesu odtrwaniania, co oczywiście chroni zamrożoną żywność i zapobiega stratom energii. Co więcej, skutecznie zapobiega mieszaniu się zapachów w lodówce. A teraz zajrzyjmy do wnętrza chłodziarki. Aż trudno uwierzyć, że ta lodówka jest tylko o 10 cm szersza w stosunku do lodówki standardowej, czyli 60. No i na pierwszy rzut oka widzimy przepiękne oświetlenie LED-owe. Ono jest pod tym względem świetne, że tak naprawdę wszystkie produkty spożywcze, które mamy w chłodziarce, są dobrze doświetlone, także na pewno nic nie zgubi nam się gdzieś na tyłach chłodziarki. Poza tym mamy oczywiście półki z bezpiecznego szkła, mamy specjalną półeczkę na butelki i mamy dwie szuflady. Pierwsza szuflada to specjalna szuflada na warzywa i owoce o stałej wilgotności na poziomie 90%, którą zapewnia specjalna membrana z włókien roślinnych. Ona również zapobiega gromadzeniu się wody w szufladzie. I druga specjalna szuflada to MyZone, czyli taka szuflada, w której my możemy sami dopasować temperaturę od 0 do 2 stopni w zależności od przechowywanych tam produktów. I tą temperaturę w strefie MyZone ustawiamy tutaj na froncie lodówki. Panel sterowania normalnie jest wygaszony, ale jeżeli chcemy zmienić ustawienia, to zwyczajnie wystarczy go dotknąć. Najpierw musimy odblokować panel sterowania. No i zobaczcie, tutaj zmieniamy ustawienia temperatury dotyczące chłodziarki, a tutaj zamrażarki.
a tutaj ustawiamy temperaturę w strefie My Zone. Jeżeli chcemy przechowywać w niej warzywa i owoce, o, to wystarczy zaznaczyć tutaj takie podkreślenie, czy taki minusik przy napisie Fruit and Vegetable. Potem możemy sobie ustawić w tej szufladzie szybkie chłodzenie, czyli Quick Cool, bądź temperaturę 0 stopni dla takich produktów jak świeże mięso czy ryba. No i tutaj oczywiście mamy też opcję szybkiego chłodzenia i szybkiego zamrażania. Muszę Wam powiedzieć, że przeczytałam w internecie też opinie użytkowników tego modelu, no i ochów i achów nie było końca. Zresztą wcale się im nie dziwię. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmików z serii Pani AGD. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego modelu, to piszcie je koniecznie pod filmem. Do zobaczenia za tydzień.